Pod koniec lat 80. na Florydzie sprzedawano ogromne ilości kokainy. Handlarze bronili swoich terytoriów, nie przebierając w środkach. Jeden z nich był wyjątkowo bezwzględny. Chcąc powstrzymać rosnącą falę przestępstw, policja zwróciła się do FBI o pomoc. Groźba śmierci. Fort Myers Beach, Floryda. 18 lipca 1987 roku. W sobotnią noc w nadmorskim miasteczku kwitło nocne życie i handel narkotykami. W przeciwieństwie do turystów, większość mieszkańców miasteczka uczestniczyła w narkotykowych prywatkach. Podczas jednej z takich prywatek grupa mężczyzn czekała na kolegę, który pojechał po narkotyki. Nie było go już pół godziny. Około 10 wieczorem rozległ się odgłos strzałów. Właściciel samochodu, którym pojechał mężczyzna, zobaczył, że auto stoi przed domem. Wewnątrz znalazł zwłoki przyjaciela. Policja natychmiast przybyła na miejsce. W samochodzie znaleziono jedynie odciski palców właściciela. Obok drzwi kierowcy leżało 7 łusek pocisków kalibru 22. Detektywi ustalili, że ofiara została zastrzelona z bliskiej odległości. Podczas sekcji zwłok znaleziono 6 ran po kulach i stwierdzono obecność kokainy we krwi. Właściciel samochodu powiedział, że zmarły miał 29 lat i nazywał się Craig Caron. Pojechał, by kupić kokainę. Dziewczyna Craiga zasugerowała, że policja powinna przesłuchać dilera, który dostarczał mu narkotyki. Czym handluje? Handlarz miał opinię człowieka gwałtownego, a Craig był mu winien pieniądze. Detektyw Tom Condinos z Wydziału Zabójstw dowiedział się, że dealer nazywa się Jeff Siganek. Jeff zdobył w Fort Myers Beach pozycję liczącego się dealera. Znajomi Craiga powiedzieli, że ich kolega był winien Jeffowi sporo pieniędzy. Twierdzili, że handlarz często nasyłał bandziorów na swoich dłużników. Następnego dnia w biurze szeryfa okręgu Lee pojawił się niespodziewany gość. Był nim 22-letni dealer Jeff Siganek we własnej osobie. Zażądał rozmowy z detektywem prowadzącym śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa. Chciał złożyć oświadczenie. Handlarz miał na swoim koncie wiele aresztowań i wiedział, że będzie podejrzewany. Pragnął przedstawić własną wersję. Twierdził, że w czasie, gdy miało miejsce morderstwo, był w restauracji ze swoją dziewczyną. Zanim usiadł przy stoliku, rozmawiał z ofiarą na parkingu. Po chwili mężczyzna odjechał.
Na dowód tego, iż od za kwadrans 10 do 11 przebywał w restauracji, Siganek wręczył detektywowi rachunek z lokalu. Kelnerka potwierdziła jego słowa. Pozornie miał niezbite alibi, ale detektyw Continos uważał, że dealer za bardzo próbuje dowieść swojej niewinności. W swojej karierze przesłuchałem niezliczoną ilość zabójców. Wiem, jak reagują i znam powody, dla których dopuścili się morderstwa. Ten młody człowiek miał wszystko za bardzo poukładane i dlatego stał się moim głównym podejrzanym. Detektyw przesłuchał członka miejscowej grupy rockowej, który również handlował kokainą. Przyznał, że Craig Caron czasem kupował od niego narkotyki. Siganek był wściekły, tracąc potencjalnego klienta. W dniu morderstwa, kwadrans przed północą, Siganek przyszedł do baru, w którym grał zespół. Przechwalał się, że właśnie zabił człowieka i że powinno to być nauczką dla całego Fort Myers Beach. W lipcu 1987 roku policja z Florydy szukała mordercy Craiga Carona. Detektyw Continos uważał, że zabił go miejscowy handlarz narkotyków Jeff Siganek, ponieważ Caron był mu winien pieniądze. Nie dysponował jednak żadnymi dowodami. Wszystko było oparte na pogłoskach i relacjach osób trzecich. Takie informacje przydają się w sprawach o handel narkotykami, ale nie można ich wykorzystać w śledztwie o morderstwo. Tu konieczne jest zeznanie naocznego świadka złożone pod przysięgą. Przełom w sprawie nastąpił dopiero rok później, latem roku 1988. Na policję zgłosiła się młoda kobieta, mówiąc, iż była świadkiem morderstwa. Nie przyszła wcześniej, bo była uzależniona od narkotyków i chroniła swojego dostawcę, którym był Siganek. Dopiero teraz uwolniła się od nałogu i postanowiła opowiedzieć o tym, co widziała w nocy 18 lipca 1987 roku. W drodze na prywatkę była świadkiem strzelaniny. Wynoś się stąd. Człowiekiem, który strzelał, był jej dawny chłopak, który pracował dla Siganka. Kilka miesięcy po dokonaniu morderstwa popełnił samobójstwo. Powiedziała, że sporo wie o Siganku i jego organizacji przestępczej. Jeff i jego prawa ręka dowodzili nią z pizzerii, która należała do Siganka. Dealer ukrywał narkotyki i pieniądze w kilku różnych miejscach. Zaledwie garstka osób wiedziała, gdzie mieszka. Dla Siganka pracowało wiele osób, ale kobieta znała tylko nieliczne. Jedną z nich był jej dawny chłopak, który wykonywał bezpośrednie polecenia dealera. Ona również miała układ z Jeffem. Przechowywała mu narkotyki i broń, a on płacił za nią czynsz. Nie dysponując konkretnymi dowodami, Continos nie mógł oskarżyć Siganka o morderstwo. Nie byłem w stanie potwierdzić jej informacji.
Bez człowieka, który pociągnął za spust, bez broni i zeznań naocznych świadków, nie mogłem dobrać się Jeffowi do skóry. Tylko dowody rzeczowe pozwoliłyby postawić go w stan oskarżenia. Detektyw zwrócił się o pomoc do miejscowego wydziału walki z narkotykami. Chcąc pozyskać informatora, policja rozpoczęła obserwację pizzerii Jeffa. Przez restaurację przewijało się mnóstwo ludzi, zarówno handlarze narkotyków, jak i uczciwi obywatele. Sprawę komplikował fakt, że Siganek zmienił nazwisko, by zatrzeć ślad dawnych przestępstw. Jeff chciał być uważany za uczciwego biznesmena. Żeby poprawić sobie reputację, zmienił nazwisko Siganek na Matthews. Po kilkutygodniowej obserwacji detektywi wiedzieli już, kto odwiedza restaurację i nie zamawia nic do jedzenia. Pewien mężczyzna przychodził wyjątkowo często. Policjanci ustalili, że nazywa się Steven Franken. Mieli nadzieję, że dzięki niemu dobiorą się do Matthewsa. Funkcjonariusze skontaktowali się z agentem Denisem Bolemem z Wydziału Walki z Narkotykami. Franken był drobnym handlarzem. Agenci przypuszczali, że kupuje towar od Matthewsa, ale nie mieli na to żadnego dowodu. By potwierdzić swoje podejrzenia, agent Bolem postanowił skorzystać z usług informatora. Z moich informacji wynikało, że mieszkający przy Hibiscus Street Franken zaopatruje w kokainę sporą część swoich sąsiadów. Informatorem był mężczyzna zatrzymany niedawno za posiadanie narkotyków, który należał do grona liczących się klientów Frankena. W zamian za obietnicę zwolnienia warunkowego zgodził się dokonać kilku kontrolowanych zakupów. Gdyby plan się powiódł, agenci mogliby aresztować Frankena i wyciągnąć z niego informacje o Matthewsie i jego organizacji. Franken był ważną postacią w śledztwie. Znał system dystrybucji narkotyków w Fort Myers Beach i wiedział, jaki udział ma w tym Matthews. Informator wrócił z kokainą. Po dokonaniu kilku kolejnych transakcji agenci mogli dokonać aresztowania. 25 sierpnia 1988 roku agenci uzyskali nakaz aresztowania Frankena pod zarzutem sprzedaży i rozprowadzania narkotyków. Kiedy Franken trafił do aresztu, funkcjonariusze przeszukali jego dom. Znaleźli tam przygotowane porcje kokainy, wagi i gotówkę. W zamian za łagodniejszy wyrok Franken zgodził się na współpracę. Zeznał, że podejrzany o morderstwo Jeff Matthews dostarczał mu kokainę. Zgodził się powtórzyć to w sądzie i został zwolniony za kaucją. Kiedy prowadzący śledztwo nadal szukali dowodów przeciwko Matthewsowi, w pobliskim okręgu Collier odkryto ludzkie szczątki. 2 października na wysypisku znaleziono ubrany szkielet. Zwłoki spoczywały tu od kilku tygodni. Ofiara nie miała portfela ani dowodu tożsamości. Jedynym śladem była papierowa opaska na przegubie dłoni,
podobna do tych, które zakłada się w szpitalach i nocnych klubach. Detektywi zebrali prześwietlenia zębów osób, które ostatnio zaginęły. Chcieli ustalić, czy szczątki należą do którejś z nich. Szkielet i prześwietlenia przesłano do Laboratorium Medycyny Sądowej. Tam ustalono, że ofiarą był biały mężczyzna w wieku około 20 lat. Zabójstwo przypominało egzekucję. Do mężczyzny oddano 5 strzałów w głowę z broni kalibru 38. Papierowa opaska na przegubie ręki pochodziła z nocnego klubu Fort Myers Beach. Na podstawie karty leczenia stomatologicznego stwierdzono, że zamordowanym był 22-letni Thomas Sellers. Ostatni raz widziano go, kiedy wychodził z klubu. Jeden z detektywów zawiadomił ojca Sellersa o śmierci syna. Ojciec powiedział, że Thomas był uzależniony od kokainy i był winien Matthewsowi $1,000. Podobno Thomas wyszedł z klubu w towarzystwie zabójcy będącego na usługach dealera. W tym przypadku również zabrakło konkretnych dowodów. Ma pan zdjęcie syna? Dwudziestego siódmego stycznia 90 roku detektywi otrzymali meldunek o kolejnym zabójstwie. Około północy pewien mężczyzna usłyszał odgłos samochodu jadącego prosto w kierunku jego domu. Auto zatrzymało się dopiero w ogródku. Kierowca był martwy. Detektyw Continos był jednym z pierwszych policjantów, którzy zjawili się na miejscu. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na wypadek samochodowy. Kiedy jednak bliżej przyjrzałem się kierowcy, zobaczyłem, że ma rany po kulach. Zabitym mężczyzną był 22-letni Steven Franken, główny świadek w sprawie przeciwko handlarzowi narkotyków Jeffowi Matthewsowi. Za 2 dni miał zostać przesłuchany przez wielką ławę przysięgłych. Zdaniem agenta Bolema, Matthews wiedział, że bez zeznania Frankena nie będzie można postawić go w stan oskarżenia. Morderstwo zbiegło się z terminem przesłuchania przez wielką ławę przysięgłych. Z naszych informacji wynikało, że Matthews był zamieszany w liczne morderstwa, a Franken posiadał cenne informacje na temat jego przestępczej działalności. Przysięgli nie dowiedzą się już, co Franken wiedział o Matthewsie. Zanim samochód się rozbił, mężczyzna był już martwy. Detektywi przeszukali okolice w poszukiwaniu miejsca, gdzie go zastrzelono. Musiał już nie żyć, zanim uderzył w dom. W odległości kilkuset metrów od miejsca wypadku znalazłem blokadę na drodze. Na środku drogi leżała sterta gałęzi. Po lewej stronie leżało kilka łusek pocisków kalibru 22. W zwłokach Frankena tkwiły kule identycznego kalibru.
W pobliżu znaleziono ślady stóp i opon jakiegoś auta. Specjaliści zrobili gipsowe odlewy, mając nadzieję, że pomogą one w znalezieniu pojazdu i ustaleniu tożsamości podejrzanego. Badanie ran na ciele Frankena wykazało, że morderca strzelał od strony kierowcy. Ktoś ułożył gałęzie na drodze, żeby samochód musiał zwolnić. Kiedy kierowca nacisnął na hamulec, morderca wyskoczył z krzaków i zastrzelił go. Zabójca musiał wiedzieć, kiedy Franken wychodzi z pracy i którędy jedzie do domu. Na widok gałęzi ofiara prawdopodobnie zatrzymała się na chwilę. Napastnik wykorzystał ten moment. W ostatnich sekundach życia kierowca nacisnął pedał gazu. Samochód z impetem uderzył w dom. Mimo iż głównym podejrzanym w sprawie był Jeff Matthews, nadal nie dysponowano żadnymi dowodami przeciwko niemu. Fakt, iż Franken był świadkiem federalnym, pozwolił policji na rozszerzenie śledztwa. Funkcjonariusze zwrócili się do biura prokuratora generalnego i FBI z prośbą o pomoc w opracowaniu planu działania. Jednym z członków zespołu był agent specjalny Guy Natoli. FBI natychmiast podjęło współpracę z biurem szeryfa i Wydziałem Walki z Narkotykami. Ważną rolę odgrywał przepływ informacji. Zdawaliśmy sobie nawzajem relacje z naszych poczynań. FBI było w stanie przydzielić do sprawy ogromną liczbę agentów i zająć się techniczną stroną śledztwa. Wiedzieli, że Matthews nadal handluje narkotykami, ale jego pracodawcy dobrze go chronili. Policja mogła do niego dotrzeć jedynie poprzez powiązanych z nim ludzi. Ale po zamordowaniu Frankena znalezienie osoby chętnej do współpracy nie było łatwe. Agenci zwrócili się do jednego z członków organizacji Matthewsa, który przebywał w więzieniu. Mężczyzna, który odbywał 10-letni wyrok za nielegalne posiadanie broni, był podobno jednym z płatnych morderców Matthewsa. W zamian za skrócenie kary zgodził się powiedzieć wszystko, co wiedział. Tuż przed aresztowaniem Matthews kazał mu śledzić Frankena i poznać jego zwyczaje. Posiadając te informacje, dealer mógł zabić Frankena, zanim ten zacznie zeznawać przeciwko niemu. Mężczyzna powiedział, że nie wie, kto nacisnął spust. W chwili morderstwa przebywał w więzieniu. Co więcej, detektywi dowiedzieli się od niego o morderstwie, o którym nie mieli pojęcia. Pewnego wieczoru, gdy po zamknięciu lokalu posadzkarz naprawiał terakotę na podłodze, mężczyzna przyniósł Matthewsowi nowy tłumik do pistoletu. Nikt nie usłyszy? Nie. Twierdził, że Matthews zabił człowieka, żeby wypróbować tłumik. Policja nawet nie wiedziała o tym morderstwie. Detektywi prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa Craiga Carona uważali, iż sprawcą jego śmierci był handlarz narkotyków nazwiskiem Jeff Matthews. Więzień, który współpracował z policją, twierdził, że dealer zabił również robotnika, tylko po to, by wypróbować tłumik. Mężczyzna zgodził się zwabić Matthewsa. Rozmowa miała być nagrywana. Więzień poprosił go, by przywiózł mu kilka kaset magnetofonowych. Agenci nagrywali rozmowę, ale dealer nie powiedział niczego, co mogłoby stanowić dowód przeciwko niemu.
Detektyw Continos i dziesiątki agentów wiedzieli, że bez konkretnych dowodów i zeznań świadków nie mogą mu nic zrobić. Minęły 2 lata, a ja nadal nie mogłem dobrać się Matthewsowi do skóry. Nie miałem żadnego punktu zaczepienia. Zabrnąłem w ślepą uliczkę. Tymczasem mój główny podejrzany miał coraz większe wpływy i robił się coraz bardziej zuchwały. Było to niezmiernie frustrujące. Lutego 90 roku sędzia uznał, iż istnieje wystarczająco dużo poszlak, by wydać nakaz rewizji restauracji Matthewsa. Nie chcąc narażać klientów, agenci wkroczyli po zamknięciu lokalu. Podczas rewizji skonfiskowano dokumenty, rachunki telefoniczne i wyciągi z kont bankowych. Zabrano również samochód Matthewsa. Porównanie bieżnika z odciskami opon znalezionymi na jednym z miejsc zbrodni wypadło negatywnie. Policjanci przeszukali mieszkanie nad pizzerią, w którym Matthews podobno mieszkał ze swoją dziewczyną. Nie było ich tam. Funkcjonariusze nie znaleźli kokainy, ale natrafili na gotówkę, rachunki telefoniczne i, co najważniejsze, na kulę kalibru 22. Takich samych pocisków użyto podczas 3 z 4 zabójstw. Kulę przesłano do laboratorium, gdzie porównano je z pociskami wydobytymi ze zwłok ofiar. Badanie nie wykazało żadnego podobieństwa. Nadal nic nie łączyło Matthewsa z morderstwami. Jednak agent Bolem uważał, że starczy dowodów, by oskarżyć dealera i jego kompanów o przynależność do organizacji przestępczej. Byliśmy zdania, że jeśli pozostanie na wolności, to może popełnić kolejne morderstwa. Uznaliśmy, że posiadamy wystarczającą ilość dowodów, by przedstawić mu akt oskarżenia. Jednak Matthews ulotnił się jak kamfora. Znajomi twierdzili, że wyjechał z Fort Myers w niewiadomym kierunku. Dziewczyna dealera zgodziła się na założenie podsłuchu i zadzwoniła na jego telefon komórkowy. Słucham? To ja. Gdzie jesteś? Podejrzany nie zdradził, gdzie się znajduje. Kobieta powiedziała, że ktoś ich wsypał. Matthews odparł, że znajdzie i pozabija donosicieli, po czym rozłączył się. Następnego dnia detektywi zdobyli cenną informację. W dniu, w którym został zamordowany Franken, Matthews wypożyczył samochód, posługując się skradzioną kartą kredytową. Porównano kształt bieżnika z odlewami śladów opon znalezionych przy drodze. Pasowały. Był to pierwszy poważny ślad łączący Matthewsa z jednym z 4 morderstw. Niestety nadal nie było dowodu na to, że siedział za kierownicą lub że nacisnął spust. Próbowaliśmy zebrać o nim jak najwięcej informacji, ale nawet nie wiedzieliśmy, gdzie mieszka. Ktoś mówił, że jest tu, inny, że gdzie indziej. Nigdzie nie można go było zastać. Był nieuchwytny. Wiedzieliśmy jedynie, że porusza się czarnym autem.
Można powiedzieć, że był wszędzie i nigdzie. W nocy 16 marca 90 roku policja została wezwana do domu inspektora ochrony przeciwpożarowej. Ktoś rzucił na podjazd bombę zbudowaną z rury wypełnionej pociskami kalibru 38. Kule podziurawiły samochód i dom oraz zniszczyły szopę sąsiadów. Na szczęście nikt nie został ranny. Inspektor nikogo nie podejrzewał, ale wśród firm, w których kontrola przeciwpożarowa wykazała ostatnio nieprawidłowości, była restauracja Matthewsa. Inspektor przeprowadzał niedawno kontrolę w jego pizzerii i miał sporo zastrzeżeń. Na wieść o tym powiedziałem: Jeff przesyła mu wiadomość. Nawet jeśli to zrobił Matthews, to nie pozostawił żadnych śladów. Policja dysponowała jedynie zeznaniem sąsiada. Tuż przed wybuchem mężczyzna usłyszał pisk opon. Przez okno zobaczył odjeżdżający pośpiesznie biały samochód. W ciemności nie widział numeru rejestracyjnego. Jaki był cel tego zamachu? To było spore zaskoczenie. Do tej pory Jeff rozprawiał się jedynie z innymi handlarzami narkotyków. Teraz wziął na cel urzędnika państwowego. Było jasne, że zmienił taktykę działania. Detektyw wrócił do domu dobrze po północy. Myśl o sprawie nie dawała mu spać. O drugiej w nocy usłyszał huk i podbiegł do okna. To mogła być eksplozja transformatora, odgłos tłumika samochodowego lub sztuczne ognie. Wszystko było możliwe. 3 minuty później zadzwonił telefon. Jeden z kolegów zawiadomił mnie, że budynek Wydziału Walki z Narkotykami wyleciał w powietrze. Budynek znajdował się w pobliżu domu detektywa. Przybyłem na miejsce jako pierwszy. Budynek stał w płomieniach sięgających 30 metrów. To był niesamowity widok. Podejrzenie natychmiast padło na Matthewsa, ponieważ w budynku przechowywano jego akta. Był to pierwszy zamach bombowy na Wydział Walki z Narkotykami w historii Stanów Zjednoczonych. 30 strażaków przez godzinę walczyło z żywiołem. Na pomoc wezwano dziesiątki agentów i funkcjonariuszy z sąsiednich okręgów. Wśród nich był agent FBI Guy Nottoli. Kiedy zjawiłem się tam rankiem 17 marca, poinformowano mnie, że przypuszczalnym sprawcą zamachu jest Jeffrey Matthews. To była robota Matthewsa. Dealer przestał przebierać w środkach. Detektyw Continos zrozumiał, że pożar i wcześniejszy zamach bombowy mogą być ze sobą powiązane. Bomba na podjeździe domu inspektora miała odciągnąć funkcjonariuszy patrolujących okolice budynku Wydziału Walki z Narkotykami. Dzięki temu Matthews mógł go wysadzić w powietrze. Nad ranem z budynku pozostały tylko zgliszcza. Prowadzący śledztwo starali się ustalić przyczynę pożaru i znaleźć ślady pozwalające na zidentyfikowanie sprawcy.
Notoli wezwał specjalistów sądowych. Na miejsce przyjechali specjaliści od ładunków wybuchowych z Waszyngtonu i agenci FBI z Tampy. Przekopywaliśmy się przez gruz, aż w końcu znaleźliśmy urządzenie, które spowodowało wybuch. Była nim bomba sporządzona z rury, przymocowana taśmą do dwóch 20-litrowych kanistrów z benzyną. Całość została wrzucona przez okno do gabinetu agenta Bolema. On sam uważał, że to nie był zbieg okoliczności. Matthews chciał zniszczyć dowody przeciwko sobie. Wszystkie dokumenty znajdowały się w szafce pod oknem. Jakimś cudem wybuch pozostawił ją nietkniętą i nie strawił jej ogień. Notatki i taśmy były nieuszkodzone. Wybuch miał miejsce w nocy i nikt nie został ranny, ale straty oceniono na 4 miliony dolarów. Specjaliści z laboratorium FBI zbadali szczątki bomby. Wewnątrz wypełnionego prochem kawałka rury z nietypowym gwintem znajdowały się gwoździe. Bomba była przymocowana do dwóch kanistrów z benzyną, których wybuch spowodował pożar. Do śledztwa przydzielono 100 funkcjonariuszy z Wydziału Walki z Narkotykami, a liczba agentów FBI wzrosła z 4 do 50. Detektywi próbowali ustalić, gdzie kupiono materiały, z których zrobiono bombę. Agenci odwiedzili wszystkie pobliskie sklepy z artykułami metalowymi i stacje benzynowe. Jeden ze sprzedawców przypomniał sobie, że kilka dni przed zamachem ktoś kupował rurę o nietypowym gwincie. Mężczyzna rozpoznał Matthewsa na zdjęciu. Detektywi pytali dziesiątki pracowników stacji benzynowych, czy ktoś kupował benzynę do dwóch kanistrów. Jeden z nich pamiętał mężczyznę pasującego do rysopisu Matthewsa. Dowodów przybywało, ale Matthews wciąż był nieuchwytny. Agenci próbowali ustalić, czy kontaktował się ze znajomymi. Matthews napisał do jednej ze znajomych, by nie wierzyła w to, co wypisują o nim gazety. Kobieta skłaniała się jednak ku wersji dziennikarzy i zgodziła się na założenie podsłuchu telefonicznego. Nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, gdzie jest Matthews. Bezustannie przemieszczał się z miejsca na miejsce i używał telefonu komórkowego. Założenie podsłuchu to był jedyny sposób, żeby go zlokalizować. Agenci z podpisanym oświadczeniem w ręku pojawili się u operatora sieci komórkowej, z której korzystał Matthews. Gdyby zadzwonił do kobiety, detektywi mogliby go zlokalizować na podstawie przekaźnika, przez który łączona była rozmowa. Policjanci odkryli, że Matthews nie opuścił Florydy. Wiedząc, że telefonował z okolic Orlando, zaczęliśmy patrolować ten teren z powietrza. Dzięki temu funkcjonariusze szybciej dokonaliby aresztowania. Za każdym razem agenci wiedzieli jedynie, że poszukiwany znajduje się w promieniu 3 kilometrów. Niespodziewanie otrzymali wiadomość, na którą czekali. Radiowozy popędziły w stronę magazynu, którego kierownik rozpoznał Matthewsa. Zbieg rozładowywał ciężarówkę. Agenci mieli nadzieję, że tym razem zdążą go aresztować. Detektywi byli przygotowani na użycie siły. Keep your hands up.
Okazało się, że to nie jest Jeff Matthews. Po trwającym 2 lata pościgu detektyw Continos był zawiedziony, ale nie tracił nadziei. Wiedziałem, że dopadniemy go wcześniej czy później. Był zbyt aktywny i brutalny. Martwiłem się tylko o cenę, którą przyjdzie nam zapłacić. Nie wiedziałem, ile osób jeszcze zginie, zanim dokonamy jego aresztowania. Na policję zgłosił się mężczyzna, który wynajmował Matthewsowi dom, zanim ten rozpoczął ucieczkę. Detektywi znaleźli tam taśmę samoprzylepną i torby ze sklepu z artykułami metalowymi, w którym kupiono materiały do zrobienia bomby. Agent Bolem natrafił na dowód łączący Matthewsa z przestępstwami. Znaleźliśmy list adresowany do biura szeryfa. Matthews napisał w nim: spróbuj mnie złapać. Jeff Matthews naigrawał się z policji i FBI. 9 kwietnia 90 roku podejrzewany o 3 morderstwa i zamach bombowy, handlarz narkotyków Jeff Matthews zatelefonował do przyjaciółki. Jej telefon był na podsłuchu. Agent FBI, Guy Notoli, ustalił, że dealer dzwoni z automatu telefonicznego. Telefonował z Orlando. Agenci zostali natychmiast wysłani w pobliże wszystkich okolicznych automatów telefonicznych. Agenci czekali na sygnał, a cenne sekundy uciekały. Kiedy kobieta zapytała Matthewsa, gdzie jest, ten chciał już odłożyć słuchawkę. W końcu udało się go namierzyć. Detektywi pośpieszyli, by aresztować go, zanim znów zniknie. Nasi ludzie ustalili, z którego telefonu dzwoni. Agenci znajdowali się w odległości 10 minut drogi od niego. Kiedy przyjechali, wciąż jeszcze rozmawiał. Po blisko 3 latach udało się wreszcie aresztować Jeffa Matthewsa. By uniknąć kary śmierci, przyznał się do przewodzenia organizacji przestępczej, popełnienia morderstwa, handlu narkotykami i podłożenia bomby w budynku federalnym. Pierwszego lipca Matthews poprosił o rozmowę z agentami. Powiedział, że nie chce, by jeszcze ktoś zginął. W jednym z magazynów na Florydzie zostawił samochód pułapkę. Półciężarówkę wyładowaną materiałami wybuchowymi. Agenci natychmiast zawiadomili saperów. Bałem się, że to może być pułapka. Pomyślałem, że po raz ostatni chce narazić agentów na niebezpieczeństwo, zanim znajdzie się za kratkami. Zgodnie z tym, co powiedział Matthews, agenci odkryli na terenie magazynu czerwoną furgonetkę z materiałami wybuchowymi. Saperzy otoczyli teren i rozbroili ładunki. Wewnątrz samochodu znajdowało się kilkanaście bomb zrobionych z kawałków rury i kilka sztuk broni, w tym AR-15, Mach 10, Mach 11 i pistolet kalibru 22 z tłumikiem. Były tam również gumowe maski, policyjne kurtki, narzędzia, instrukcje konstruowania bomb i min, detonatory, kawałki rur i zapalniki zegarowe. Matthews zdradził również, gdzie spoczywa ciało robotnika zamordowanego przed 2 laty w restauracji.
Twierdził, że zabił go jego płatny morderca. Mężczyźni przewieźli zwłoki w lodówce do domu, który wynajmował, a następnie zakopali je na podwórku. Był to ten sam dom, w którym Matthews zostawił szyderczy list. Detektywi znaleźli ciało i lodówkę. Matthews przyznał się do współudziału w morderstwie. Handlarze narkotyków z reguły nie zabijają ludzi. Jeff był niezwykle porywczy, co czyniło go bardzo niebezpiecznym i utrudniało jego schwytanie. Pierwszego października 90 roku 26-letni Jeff Matthews został skazany na 100 lat więzienia, bez możliwości skrócenia kary. Już nigdy nie będzie terroryzował mieszkańców Fort Myers Beach na Florydzie. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Janusz Werwiński, czytała Karolina Malenda.